Nauczycielu, czy wiesz, że można budować drużynę jednocześnie ucząc robotyki i programowania? Chodź, pokażę Ci, jak to robią w Centrum Nauki Kopernik. Jesteśmy w Laboratorium Robotycznym w Królestwie Mikołaja. Cześć, jestem Mikołaj, pracuję w Laboratorium Robotycznym i na co dzień prowadzę zajęcia z dzieciakami z całej Polski. Czy to prawda, że przygotowaliście zajęcia tutaj, łącząc technologię z budowaniem zespołu? Tak, to prawda. Rzeczywiście stoimy właśnie przy owocach naszej pracy, to jest tor, który moglibyśmy nieco porównać do escape roomu. Mamy pewne zadanie i to zadanie jesteśmy w stanie wykonać tylko wtedy, jeżeli będą ze sobą współpracowały cztery roboty. I co jest bardzo ciekawe, roboty nie są identyczne. Mamy chwytaki, mamy widlaki, więc główny cel, przewieźć piłkę, klocek do końca naszego toru, jest możliwy tylko wtedy, kiedy wszystkie roboty ze sobą współpracują. Tak więc, rzeczywiście, robotyka jest narzędziem, ale naszym głównym bohaterem, choć nieco ukrytym, jest tutaj ta współpraca, budowanie zespołu, komunikacja. Opowiadałeś mi o historii pewnej nauczycielki, która odwiedziła Was ze swoimi uczniami. Czy możesz naszym widzom przybliżyć tą historię? Tak, rzeczywiście. Tak naprawdę ta historia potwierdza, że to się nam udało. To budowanie współpracy, budowanie zespołu. Kilka tygodni temu przyjechała pani ze swoją klasą, no i nieco narzekała na to, że miała duże problemy integracyjne, była od kilku dni w Warszawie. Po czym po naszych zajęciach podeszła do nas i była zaskoczona. Była zaskoczona, bo powiedziała, że nigdy nie widziała jej podopiecznych tak współpracujących, tak zaangażowanych we wspólny cel, więc rzeczywiście mi się wydaje, że cel jest osiągnięty. Czyli dowieźliście tą współpracę dzięki technologii? Tak, tak, dokładnie tak. No dobra, a jak wygląda rzeczywiście tak krok po kroku, bo wiemy, że uczniowie przychodzą tutaj, żeby czegoś się nauczyć, a to budowanie tego teamu to jest trochę efekt nieuboczny, oczywiście główny, ale oni o tym pewnie nie wiedzą, zapisując się na te zadania tutaj. Jak wygląda ten proces? Czego uczniowie mogą się tutaj nauczyć? Na początku uczniowie dostają proste polecenie. Budujemy robota, więc zamieniamy się w konstruktorów. To jest ciekawe zadanie, bo uczniowie mają dowolność. Mogą nieco upiększyć tego robota, mogą wymyślić nawet inne rozwiązania. My im nie stajemy na drodze, byleby tylko roboty wykonały swoje zadanie. Następnie zabieramy się za programowanie, więc mamy rzeczywiście element programowania, mamy ten element technologii i ten element programowania polega na wielokrotnych próbach. Wielokrotnie tutaj zespoły podchodzą do tego stołu, jako że całe to zadanie można tylko wykonać we współpracy. Te cztery zespoły zaczynają ze sobą współgrać i to jest taki moment, kiedy my prowadzący, widząc to, cieszymy się wewnętrznie. Choć rzeczywiście bywają porażki. I nie zawsze jest tak, że zespołom się udaje osiągnąć zadanie, choć tak naprawdę warto sobie zadać to pytanie, co jest tym naszym celem, bo oczywiście dowiezienie klocka to jest taki fizyczny cel, ale taki powiedzmy namacalny, ale nam chodzi o coś głębiej, o coś większego i budowanie zespołu, budowanie współpracy, to się udaje i te porażki nieraz bardzo dobrze tego uczą, bo pokazują, że komunikacja, współpraca, że to jest ten klucz do rozwiązywania globalnych problemów. No i ogólnie próbowanie wielokrotne, powtarzanie, naprawianie błędów i tak naprawdę tutaj pracujemy, bo nie ukrywam, że to kojarzy się trochę z informatyką, ale nie samą sensu stricte informatyką taką, wiesz, siedzisz i kodujesz, tylko przy okazji analizujesz te błędy, porażki i sprawdzasz, co możesz poprawić. No dobra, zaciekawiłeś mnie. Powiedz mi, jak można zapisać się na takie zajęcia? Zajęcia rezerwujemy przez naszą stronę internetową online. Jednorazowo w zajęciach może wziąć udział 16 uczestników, a reszta klasy może spędzić czas na ekspozycji, na przykład na pobliskiej wystawie Przyszłość jest dziś, która doskonale nawiązuje do tych zajęć. Dziękuję Ci bardzo i mam nadzieję, że będziecie mieli tutaj tłumy chętnych. Dziękuję ślicznie.